Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Czoradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora V-Rail Valley. Dawno mnie tutaj nie było, ale w tym odcinku zajmiemy się oto dwoma zleceniami, a mianowicie przewóz logistyczny na pole naftowe północne oraz przewóz towarowy na hutę. Huta to jest SM, czyli ogólnie najbliższa stacja, jaką będziemy mieli po drodze. Po czym pojedziemy sobie na OWN, czyli właśnie na pole naftowe północne, może w Hucie. Uda nam się coś właśnie znaleźć dodatkowo na OWN. Więc bez zbędnego gadania, na początku będziemy sobie brali to, na końcu Hutę, bo Hutę będziemy zostawiali jako pierwszą. To sobie musimy zaakceptować. Ok. I to również. Jeszcze sprawdźmy. Pole naftowe i Huta. Tak jak mówiłem, na początku leci pole naftowe. Zdanie, jak to było. Porty miasta. Jesteśmy tutaj, wyszliśmy na lewo. Teraz dobre pytanie. A tu zostawiliśmy nasze lokomotywy. Gotowe do pracy. My będziemy korzystać tylko z jednej, a ta druga pojedzie razem z nami. Dobrze, pierwszy ładunek na pole naftowe i to jest na G6S. Czyli w sumie co by nie mówić, to nie jest tutaj G6S. G3O i G6S. No i rzeczywiście wagony tutaj ładnie sobie stoją. No idziemy do lokomotywki. Walimy sobie z tej strony, jako że i tak jedziemy. Na razie. Chociaż nie, bo my tu mamy sterowanie wielokrotne, nie? Dokładnie tak. Wchodzimy sobie tutaj. To chyba były bezpieczniki. No dobrze. A nie, bo teraz jest ST wyłączony. A, czyli my tu już elektrykę mieliśmy załączoną. Z tego co rozumiem, olej jest, paliwo jest. Syrena. Syrena też jest. Wentylator kabiny, nie. Bezpośredni. Że jak to się teraz odpalało? Dobra, oświetlenie kabiny. Super. Dobra, już wiem, gdzie to się odpalało. Sobie światła w przód i światła tył. Super. Nie.
pracuje. Pięknie. Pięknie pracuje, pięknie. Dobra, lecimy tam. Nastawnik do przodu. Jeszcze powinno być coś takiego jak hamulec. Czy hamulec jest? Czy go nie ma? Tu chyba gdzieś był. Nie wiem, chyba teraz jest w pozycji wyluzowanej. Mi wydaje, no zresztą jakoś gładko mu się ruszyło. Dobra, już mamy winowajcę. Czemu to hamowało? No, który jest coś najbardziej w porządku. I dalej jakoś dziwnie tutaj się stoi. Poczesła, nie? Dobra, panie, włącz światło. Wjeżdżamy na G6 czas. To są wagony? Dobrze. Pole naftowe G6. Na zwolni pan trochę jeszcze. Jeszcze trochę. Okej. Teraz delikatnie sobie dociągniemy. Okej. Panie, nie bądź pan. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Okej. To jest... 6, 4, 3. Dobra, zgadza się. Lecimy jeszcze tutaj zobaczyć, czy jest na pewno wyluzowany. A ten był zaciągnięty, cel 252. Zgadza się. To jest dalej. A teraz wagony do huty mamy na D3. O! O matka. D3. O! Trzeba z gdzie wyjechać i pojechać tam. Dobra. Wszystko wiemy. To nastawnik do przodu. Hamulec wyluzowany i lecimy, nie? To jest tylko 114 ton, tutaj będzie więcej. No i tutaj jest dla tej lokomotywy nic. Niestety nie było tutaj lepszych zleceń, żeby zarobić, bo się patrzyłem.
Dobra, my tutaj stoimy, wykorzystamy naszą tajemną technikę do hamowania. I że nie mamy manewrowego niestety. Okej. Okay. A tu jest bliżej, panie. I tutaj. Lecimy. No i lecimy. D3, o. Okej. Odhamuj. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Jeszcze. No i oczywiście. Pięk, pięk. Dobra. I sprawdźmy, czy na pewno D3. O. Zabieg 0,15. Zgadza się. Okej, on jest tutaj zahamowany dalej. Pięknie. To jest CBK 494. CBK 494, no. Zgadza się, dobra. To na A6 i w hucie SM. Huta SM. I tu ma być H6, a to jest 7. A, 6 i. Czyli po prostu 6 i. A my będziemy jechać na SM w kierunku jakiego? Jeszcze raz. SW albo NE. Czyli północny wschód. Ja to my od zachodu. Południowy zachód, dobra. Czyli będziemy musieli przez B przejechać. Okej. No cóż, my jesteśmy gotowi do drogi. Wybacz.
Dobra, tu oświetlenie wyłączmy. Lecimy do naszej prawidłowej lokomotywy. Dawnik do przodu. No szkoda, że się nie da tu w połowie tak zatrzymać. No chyba, że tak będziemy dzisiaj odwracać. No też jest to jakiś sposób, nie? Nie, daję radę. Dobra. Pomysł D musimy wyjechać na W. Czyli na razie prosto, tak? Na W. Ładnie na W, tak. Dokładnie na W. Lecimy. Już te 30, nie? Panie, nie tutaj. Tak trochę, żebym się pomylił. Za dużo się na mapę patrzyłem, wiecie? Dużo się na mapę patrzyłem i za szybko zrzuciłem. No niestety, a już i tak bywa. Już ciemno też, to już też swoje robi. Dobra, szybki zrzut ekranu. Dobra. Lecimy. Dobra, wyjechaliśmy tu na prawo, wszystko jest w porządku. Tutaj drugi rozjazd i teraz będziemy musieli na prawo odbijać. Na najbliższy. Wypatrywać, bo mało widać. To jest wyjazd i to jest na prawo. Dobrze. No fajnie, wyjechaliśmy.
Wyjechaliśmy ze stacji. Teraz też będziemy na prawo. Patrujemy oczywiście wskazań wszystkich. O, po drodze. 50 i pod górę naciśniemy. Lokomotywa ma trochę mocy, tego co mi się wydaje. Temperatura niska. Dobre chłodzenie. To odpuśćmy trochę mocy. Cieraczkę sobie przesuniemy, dobra. Możemy trochę pozwolić. Dajmy ociupinkę więcej mocy. Próbujemy rozjazdu, żeby na pewno na prawo skręcić. Jest jeszcze większe nachylenie. Okej, szukamy już. Chyba jest dobrze. Tak, jest dobrze. Teraz będziemy na lewo i lewo. Lewo i lewo i potem już dobra. Najwięcej mocy. No i 70, ale będzie 50. A dobra. Ale naparza po uszach. Otwarcie okna wcale nie pomaga. Wcale, a wcale. Nawet 40. Odpuśćmy mu zupełnie. Jeszcze tylko na chwilę. Okej. Lecimy. Jesteśmy gdzieś w tym oto miejscu. Dobra, daj mocy. A nie. Co ja się będę. Dobrze, drodzy Państwo, ale resztę zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. I ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.